Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o kwestii nie mniej ważnej niż wielka polityka, niż czekające nas wybory. Kwestii, która determinuje, chociaż często nawet o tym nie wiemy, bardzo wiele naszych działań, ale również działań politycznych, choć ta polityka od sądów i sądownictwa powinna być jednak oddzielona sporym murem. Drodzy Państwo, dzisiaj pytamy o kwestie związane między innymi o kwestie związane z Sądem Najwyższym i zadajemy takie pytanie, dlaczego profesor Zaradkiewicz zrezygnował. On oczywiście mówił o tym, że ta presja i te takie dziwaczne działania obstrukcyjne części tak zwanych starych sędziów Sądu Najwyższego zmusiły go do tego. Mamy nowego pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, też wybitnego fachowca, drodzy Państwo, a my właśnie z fachowcami dzisiaj będziemy rozmawiać. Moimi i Państwa gośćmi są pan sędzia Tomasz Szmyt, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Bardzo serdecznie witam pana sędziego. Witam Państwa, witam pana redaktora. Oraz pan mecenas Piotr Urbanek, adwokat. Witam serdecznie, panie Piotrze. Witam Państwa, witam pana redaktora. Panowie, oczywiście, zwłaszcza pan sędzia Szmyt zawsze unika pytań politycznych i tym razem też nie będziemy ich zadawać, ale gdy pan obserwował to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, te kolejne posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, te próby obstrukcji tych obrad, potem no taka dość nieoczekiwana dla niektórych zamiana miejsc, prawda, czyli pan Zaradkiewicz odchodzi z tej funkcji pełniącego obowiązki pierwszego prezesa, zastępuje go pan sędzia Zemkowski. No, dzieje się, rzeczywiście działo się dużo. Gdyby pan miał ocenić takim sędziowskim okiem nawet kwestię czysto proceduralną, jak pan sądzi, jaki się obraz z tego wyłania? Tutaj niestety, tak jak pan redaktor wspomniał, mamy pomieszanie no, pewnych kwestii politycznych z kwestiami dotyczącymi sądownictwa, co moim zdaniem absolutnie nie powinno mieć miejsca. Bo jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, tam problem się rozbijał o regulamin Sądu Najwyższego. Między innymi ja chciałbym tutaj wskazać, że ten regulamin Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o wybory pierwszego prezesa, to jest mniej więcej tyle na tych kartkach. To jest mniej więcej tyle plus zapis między innymi paragrafu 14. Głosujący oddaje na kandydata przez zakreślenie kółkiem liczby porządkowej przy nazwisku kandydata. Czy to jest skomplikowane? No dla jednej pani sędzi było strasznie skomplikowane. Ona nie wiedziała, kółeczko, gdzie to kółeczko stawiać. Były takie sceny. Zgadza się. Ja uważam, że jeżeli chodzi o problemy techniczne, to regulamin, który obowiązuje w dniu dzisiejszym, nie odbiega znacząco do regulaminu, który obowiązywał poprzednio w Sądzie Najwyższym. Natomiast kwestia tego, że ktoś się wypowiada, sędzia Sądu Najwyższego, że on nie wie, co oznacza zakreślenie kółeczka, no to dla opinii publicznej może być po prostu żenujące, bo przecież tacy sędziowie oceniają, sądzą najpoważniejsze sprawy w Polsce. To jest Sąd Najwyższy, najwybitniejsi prawnicy. Jeżeli mówimy o pewnym statusie sędziów, jeżeli publicznie ktoś wypowiada takie kwestie, no odbiór jest jednoznaczny dla mnie. Dokładnie, no smutna konstatacja, ale bardzo dziękuję panu sędziemu za przygotowanie i pokazanie tych kwestii regulaminowych, no, które jasno pokazują, że nie są to kwestie jakieś szczególnie skomplikowane, zwłaszcza dla podobno najwybitniejszych sędziów w Polsce. Panie mecenasie, zwracam się do mecenasa Piotra Urbanka. Gdy pan z kolei patrzył na to, co się dzieje, nie miał pan takiego wrażenia, że mamy do czynienia, przepraszam, może to niezbyt ładne porównanie, ale takiej grupy przedszkolnej grzybki i pani wychowawczyni w przedszkolu, która od czasu do czasu mówi: Krzysiu, nie ciągnij za włosy Joasi, Joasiu, przestań rzucać papierowymi kulkami w Krzysia, prawda? No, przyznam szczerze, że ja byłem zażenowany. Interesuję się kwestią polskiego sądownictwa od wielu lat, ale nie sądziłem, że będzie to wyglądać aż tak źle. Jaka jest pana ocena, panie mecenasie, na ten temat, w tym temacie? Proszę państwa, przede wszystkim to należy złożyć wyrazy uznania i szacunku profesorowi Zaradkiewiczowi. Po pierwsze za styl, formę oraz no niesamowity takt
przeprowadzenia tych dwóch terminów zgromadzeń. To po pierwsze. Po drugie, trzeba wskazać, że ja przynajmniej tak odbieram decyzję profesora Zaradkiewicza o rezygnacji, że pan profesor doszedł do konstatacji, że czas zacząć w swoim imieniu podejmować bardzo zdecydowane kroki do osób, które zachowaniem nie przystają do powagi Sądu Najwyższego, a już szczególnie do zgromadzenia, które ma wskazać kandydatów. I ja tak to zrozumiałem, że dla niego z punktu widzenia utrzymania, że tak powiem, spójności wymiaru sprawiedliwości, legalizmu, jest to ważniejsze niż on miałby dokończyć to zgromadzenie jako tak. pełniący obowiązki pierwszego prezesa. I wielki szacunek mam dla profesora Zaradkiewicza za no tak ciężką i trudną decyzję, a z drugiej strony ufam również doświadczeniu, wyważeniu, a przede wszystkim wysokiemu poziomowi kultury profesora Stępkowskiego. To jest jeden element. Drugi element to jest taki, że i z informacji medialnych oraz powiedzmy z rozmów, które prowadziłem w ciągu ostatniego półtora tygodnia w zakresie tych zgromadzeń, wyłania się straszliwy obraz postawy niektórych grup sędziów. Straszliwy może nawet nie w postaci okazywanego zachowania, ale dla każdego średnio inteligentnego człowieka przede wszystkim motywacji, która leżała u podstaw tego zachowania i motywacji, która kładła na szali zasadę legalizmu, spójności państwa i ochronę obywateli w postaci prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego. To jest porażające. I abstrahując od tej sytuacji, oczywiście mam świadomość, że mogę być, że tak powiem, pomawiany, że sklejam te dwie rzeczy, ale to taka uwaga na boku, niezwiązana z tą sytuacją. Kiedyś dawno temu w przestrzeni publicznej pojawiło się takie pojęcie wykształciuch. Tak. I powiem szczerze, ja latami się nad tym nie zastanawiałem. No jak już, że tak powiem, życie poczyniło moje skronie siwymi, miałem moment, żeby się zastanowić, to w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół, po wielu burzliwych dyskusjach o różnych poglądach doszedłem do wniosku, że wykształcił to jest taka osoba, u której w ślad za postępem wiedzy nie idzie postęp kultury osobistej. No niestety. Ja nie jestem w stanie tutaj bardziej tego zdefiniować, ale też nie jestem w stanie, że tak powiem, się od tego odciąć. I uważam, że czas skończyć z jakimiś republikami profesorskimi czy sędziowskimi w tak poważnych ciałach jak w Sądzie Najwyższym, z tego powodu, że trzeba sobie jasno powiedzieć, to godzi w interesy nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy poglądy. To jest niedopuszczalne, żeby osoby o takim dorobku, o takiej pozycji systemowej w ten sposób się zachowywały i uniemożliwiały realizowanie naturalnego porządku konstytucyjnego. To rzeczywiście uderzające, że tego typu zachowania mają miejsce. Chciałbym jeszcze na moment wrócić tutaj do pana sędziego Szmyta. Się zwracam do kwestii pewnych procedur. Panie sędzio, bo tam jasny sposób jest określone w przepisach, że no, powinna występować pewna niezwłoczność, prawda, w podjęciu pewnych decyzji przez Sąd Najwyższy. Mówię tu oczywiście o wskazaniu kandydatur. Wiemy, że mamy 10 kandydatów, prawda? Z tej dziesiątki 5 zostanie zaprezentowanych panu prezydentowi. Wśród tej piątki sędziów wybrany zostanie ostatecznie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Nie ma pan wrażenia, że ta kwestia natychmiastowości, że tak powiem, już została w dużej mierze naruszona i trwa to wszystko troszeczkę za długo? Jak pan jako praktyk i też osoba zajmująca się przecież zawodowo przewodem sądowym, choć tu w tym przypadku oczywiście nie mamy do czynienia z rozprawą, tylko z procedurą wyboru, jak pan to ocenia? Ja chciałbym, panie redaktorze, podać jeden przykład. 9 marca 2020 roku miało miejsce zgromadzenie ogólne sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
dotyczące między innymi opiniowania kandydata na prezesa tegoż sądu, rozpatrzenia informacji za cały 2019 rok prezesa WSA w Warszawie i wyboru przedstawicieli WSA w Warszawie do udziału w Forum Współpracy Sędziów. Co to jest Forum Współpracy Sędziów? No to jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może sobie znaleźć informacje na stronie http://fws.justicja.pl. Jeżeli chodzi o to zgromadzenie z 9 marca, pomimo tych trzech punktów, które obszernych, były bardzo obszerne, one momentalnie się zakończyło jednego dnia. No, kandydat był jeden, wybrany, uzyskał poparcie, cała procedura się zakończyła, czyli jeżeli ktoś chce, to nie ma żadnych problemów z tym, żeby w jeden dzień zakończyć całą procedurę. Tak jak mówię, Wojewódzki Sąd Administracyjny jest jednym z największych sądów w Polsce. To jest około 120, 130 do 140 sędziów, o ile dobrze pamiętam. Czyli jest to sąd porównywalny, jeżeli chodzi o ilość sędziów, do Sądu Najwyższego. Ja nie mówię oczywiście o statusie, bo status Sądu Najwyższego jest całkowicie inny. Tak. Czyli jeżeli ktoś chce, to potrafi to zrobić. Tutaj dla mnie no niestety wniosek jest jednoznaczny, że niektórzy sędziowie Sądu Najwyższego chcą przewlec tą procedurę, ewentualnie wymóc wcześniej na profesorze Zaradkiewiczu, a obecnie na profesorze Stępkowskim popełnienie jakichś błędów proceduralnych, które chociażby mogłyby skutkować kwestionowaniem powołania kolejnego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kwestionuje się, nadal pojawiają się głosy kwestionujące status tak zwanych nowych sędziów. Co stoi zatem na przeszkodzie? Kwestionowanie statusu pierwszego prezesa, nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dokładnie. Tutaj to porównanie rzeczywiście umknęło nawet nam dziennikarzom, panie sędzio. Bardzo serdecznie dziękuję za to porównanie właśnie z tym zgromadzeniem w USA, bo ono doskonale pokazuje właśnie tę różnicę. Serdecznie dziękuję. Panie mecenasie, w rozmowie z portalem wpolityce.pl pan sędzia Maciej Nawacki, który zresztą, drodzy państwo, będzie naszym gościem w trzeciej części naszego spotkania. Pan sędzia Nawacki mówił o tym, że jest taki pomysł, wydaje mu się, że jest taki pomysł, koncepcja części starych sędziów, którzy chcą przedłużyć tę procedurę nawet do wyborów prezydenckich, tak by tego pierwszego prezesa ewentualnie wyznaczał ktoś inny niż pan prezydent Andrzej Duda. Ciekawa koncepcja. Chciałbym, gdyby pan zechciał się do niej odnieść, jakie są pana przemyślenia na ten temat. To znaczy, z punktu widzenia, że tak powiem, pewnego zwalczania trybu procedowania i wyboru, jak najbardziej uważam, ta koncepcja jest słuszna. Natomiast ona zakłada według mnie dwa elementy. Jeden to albo się uda przewlec to do wyboru prezydenta, gdzie myślę, że pewne środowiska liczą, że to będzie prezydent, który dokona jakiegoś takiego wyboru, który gwarantowałby w ich mniemaniu na jakieś, nie wiem, jakąś pewność czy bezpieczeństwo. A drugi element to jest taki, że nawet gdyby to zgromadzenie się zakończyło w miarę szybko, to to, co pan sędzia powiedział, będzie tyle zarzutów proceduralnych. Zauważmy, że to jest głosowanie tak naprawdę en bloc. Tam się przedstawia pięciu kandydatów. Wystarczy, żeby wskazać, że jeden kandydat był nieprawidłowo wybrany w jakikolwiek sposób. I w tym momencie będziemy mieli bardzo podobną grupę zarzutów jak do wyboru członków Krajowej Rady Sądowniczej, czyli to będzie organ nielegalny. Wybór prezydenta będzie wyborem nielegalnym, bo będzie niepełny. Mi jeszcze przyszła na myśl jeszcze jedna możliwość tutaj blokowania tego, ale wybaczycie państwo. Nie pomagajmy. Przed chwilą, no nie będę podpowiadał. Może to jest rzeczywiście jakaś myśl. Panowie, powoli kończymy tę pierwszą część. W drugiej będziemy mówić o tym styku mediów i sędziów i środowiska sędziowskiego i o tym, jaką krzywdę wielu sędziom media wyrządziły, ale pozwolicie panowie, że w drugiej części jeszcze przez jedno chociaż pytanie pociągniemy temat Sądu Najwyższego, bo widać, że on nam się tu bardzo ładnie układa. Bardzo dziękuję panowie za zrozumienie. Drodzy państwo, no i widzimy się po króciutkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami, nasi goście również. Po przerwie wracamy do naszej rozmowy.